chcę powiedzieć, że dla nas, dla mnie to nic nowego. Nie ma żadnej nowej przestrzeni, żadnego nowego wskazania, żadnej nowej propozycji w tym, co słyszeliśmy z ust polityków PiS i Jarosława Kaczyńskiego. I to dziwne, bo sytuacja jest jednak dosyć dynamiczna. Coś poważnego zdarzyło się w Sejmie i dziwię się, że nie ma na to reakcji ani premier, ani marszałków, ani prezesa PiS-u. Powtarzanie jak mantry tych wszystkich zaklęć, które polegają czy na straszeniu, czy na straszeniu odpowiedzialnością karną, czy też pokazywaniem, że wygrali wybory, więc wszystko mogą i mogą podejmować takie decyzje, jakie uważają za stosowne, mija się z celem tutaj, bo tak naprawdę to jest kwestia elementarnej odpowiedzialności, odpowiedzialności za państwo. Mówiłem w niedzielę bardzo wyraźnie państwu na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem. Mówiłem o oczekiwaniach, które mamy w stosunku do PiS-u. Tutaj się nic nie zmienia. Chcę powiedzieć, że bardzo będziemy twardo oczekiwać na wyciągnięcie wniosków z tego, co się stało. To znaczy przede wszystkim, co najważniejsze, i będziemy to powtarzać jak mantrę, uznanie spotkania klubu parlamentarnego PiS, poszerzonego o dwóch posłów klubu Kukiz 15, jako spotkania, jako zgromadzenia Sejmu, jest czymś absurdalnym, nieprawdziwym i nieprzyzwoitym i nie będzie zgody z naszej strony na akceptację takich zachowań. Jestem przekonany, że wszystkie partie opozycyjne wykażą się mądrością, dojrzałością i będą przekonane, że właśnie ta współpraca oparta na zaufaniu i reprezentowaniu interesu Polaków, całego naszego kraju, jest dzisiaj dla nas najważniejsza i jest naszym wyznacznikiem naszej politycznej drogi. Dzisiaj jestem co do tego przekonany. Budujemy taką podstawę, kamień węgielny przyszłej współpracy i następnych segmentów i następnych zachowań, następnych kroków milowych, które będą nas prowadziły do wyborów parlamentarnych. Trzeba dzisiaj być razem, trzeba rzeczy potrafić nazywać po imieniu i trzeba potrafić wspólnie podejmować decyzje. Chcę też powiedzieć, że jutro spotykamy się, jutro mamy posiedzenie klubu parlamentarnego. O godzinie 15 będziemy rozmawiać o tej sytuacji, będziemy ją analizować i będziemy także podejmować decyzje co do następnych dni i tygodni naszej obecności tutaj w sali plenarnej Sejmu.